dobrze. I tym drugim okienku, teraz w tym oknie, co masz tam, kliknij sobie to udostępnienie u góry, dobrze, jakbyś mogła. Tylko szybko. Tam ci przedtem. Dobra, muszę kończyć, musisz sobie poradzić i zobaczyć, czy to działa. Damy radę. Państwo kudek serdeczny kudek. Nie podchodzę po koronawirusa. A cmentarz pójdę, bo ja mam babcię. Do kościoła nie będę, żebym co najmniej. Ale ja cmentarz. Mam do sercu bardzo wspaniały człowiek. Nie,
No, na tym programie uruchom ten internet. Program internet teraz. To przez kościół kobiety? Świecą na zielono? Świecą? Dobra, tyle. Raz.
Twojej, w ogromie swej litości zgładź nieprawość moją. Obmyj mnie zupełnie z mojej winy i oczyś mnie z grzechu mojego. Wszystko to samemu zniszczyłem. Wieki wieków. Amen. Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie. A światłość wieku ista niechaj mu świeci. Chociaż nasze serca przenika ból, dziękujmy Bogu za wszystkie dobra, którymi obdarzył zmarłego Jana i wołajmy do Niego. Dziękujemy Tobie, Boże nasz Ojcze. Dziękujemy Tobie, Boże nasz Ojcze, za wszystkie lata i dni, które przeżył między nami. Bogu, gdy się ukaże Chrystus nasze życie, wtedy i wy razem z Nim ukażecie się w chwale. Módlmy się. Przyjmij, Panie Boże Wszechmogący, swojego sługę Jana, którego z tego świata wezwałeś do siebie. Odpuść mu wszystkie grzechy, aby mógł radować się pokojem, wieczną światłością i chwałą zmartwychwstania, razem z Twoimi świętymi, przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Amen. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Rozważając tajemnice chwalebne Różańca Świętego, polećmy duszę świętej pamięci Jana, miłosiernemu Bogu w niebie. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod polskim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Tamto przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie,
ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz zawsze i na wieki wieku. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Chwalebne tajemnice Różańca Świętego z Ewangelii Świętego Jana. Jezus powiedział do Marty: ja jestem zmartwychwstanie i życie. Kto we mnie wierzy, choćby umarł, żyć będzie. Każdy, kto żyje i wierzy we mnie, nie umrze na wieki. Wierzysz w to? Tajemnica pierwsza, zmartwychwstanie Pana Jezusa. Rozważając tajemnicę zmartwychwstania Jezusa, módlmy się za zmarłego Jana, aby miał pełny udział w chwalebnym zmartwychwstaniu Chrystusa. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami
i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Wieczne odpoczywanie racz mu dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj mu świeci, a światłość wiekuista niechaj mu świeci. Tajemnica druga. Niebostąpienie Pana Jezusa. Rozważając tajemnicę niebostąpienia Pana Jezusa, módlmy się za zmarłego Jana, aby dostąpił wiecznej radości spotkania z Jezusem w domu Ojca. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz, zawsze i na wieki wieku. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zawołaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Wieczne odpoczywanie racz mu dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj mu świeci, a światłość wiekuista niechaj mu świeci. Tajemnica trzecia. Zesłanie Ducha Świętego. Rozważając tajemnicę zesłania Ducha Świętego, módlmy się za zmarłego Jana, aby mógł doświadczyć pełni zjednoczenia z Bogiem w chwale nieba. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi,
teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Wieczne odpoczywanie racz mu dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj mu świeci, a światłość wiekuista niechaj mu świeci. Tajemnica czwarta. Wniebowzięcie Matki Bożej. Rozważając tajemnicę wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, módlmy się za zmarłego Jana, aby doświadczył wieczności skutecznego stawiennictwa Matki Bożej. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módlcie za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba, pomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Wieczne odpoczywanie racz mu dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj mu świeci, a światłość wiekuista niechaj mu świeci. Tajemnica piąta. Ukoronowanie Maryi na Królową Nieba i Ziemi. Rozważając tajemnicę ukoronowania Matki Bożej na Królową Nieba i Ziemi, módlmy się za zmarłego Jana, aby razem z Maryją i wszystkimi świętymi miał udział w radości i chwale nieba. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża,
módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Wieczne odpoczywanie
Świętego. Miłość Boga Ojca, łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi i z Duchem Twoim. Siostry i bracia, gromadzimy się na mszy świętej, podczas której Bożemu miłosierdziu chcemy polecać duszę świętej pamięci Jana Kudelskiego. Zapraszam was, siostry i bracia, aby ta msza święta była w pierwszej kolejności modlitwą wdzięczności za życie i za wszelkie dobro, które stało się udziałem świętej pamięci Jana, a przez jego pośrednictwo również wielu z nas tu obecnych, szczególnie jego najbliższej rodziny. Jednocześnie świadomi tego, że nikt z nas nie jest bez grzechu, to polecajmy jego nieśmiertelną duszę Bożemu miłosierdziu, prosząc, aby Pan przyjął go do swojej chwały. W naszych modlitwach nie zapominajmy o rodzinie świętej pamięci Jana, aby ten czas żałoby przeżyli w duchu wiary w Jezusa zmartwychwstałego. I jednocześnie módlmy się za siebie nawzajem, abyśmy ten czas, który jeszcze Pan nam daje na to pielgrzymowanie po drogach tego świata, był tak przeżyty, żeby każda jego chwila przybliżała nas do tego celu, do spotkania z Bogiem w Królestwie Niebieskim, do spotkania z tymi, którzy nas na tej drodze do życia wiecznego poprzedzili. Abyśmy mogli godnie i owocnie uczestniczyć w tej najświętszej ofierze, na początku z pokorą i żalem uznajmy nasze słabości i grzechy. Panie Jezu, który przez świeże krzyżu zgładziłeś nasze grzechy, zmiłuj się nad nami. Zmiłuj się nad nami. Twoje zmartwychwstanie przywróciłeś nam życie wieczne. Zmiłuj się nad nami. Zmiłuj się nad nami. Panie, który przez Twoje wejście do chwały otworzyłeś nam drogę do nieba. Zmiłuj się nad nami. Zmiłuj się. Zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, zaprowadzi nas do życia wiecznego. Módlmy się. Boże, Ty przebaczasz grzesznikom i dajesz wieczną radość świętym. Wyzwól z jęzów śmierci Twojego sługę Jana, w którego pogrzebie uczestniczymy. Daj mu udział wiecznej radości z Twoimi wybranymi i spraw, aby w dniu zmartwychwstania mógł się wpatrywać w Twoje oblicze. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Czytanie z księgi proroka Izajasza. W owym dniu Pan zastępu przygotuje na tej górze uczcę dla wszystkich ludów. Zerżał na tej górze zasłonę, zapuszczoną na twarz wszystkich ludów. I całun, który okrywał wszystkie narody, raz na zawsze zniszczy śmierć. Wtedy Pan Bóg odszedł łzy z każdego oblicza, odejmie hańbę od swego ludu na całej ziemi. Bo Pan rzekł i powiedzą w owym dniu, oto nasz Bóg, ten, któremuśmy zaufali, że nas wybawi. Oto Pan, w którym złożyliśmy naszą ufność. Cieszmy się i radujmy z Jego zbawienia. Oto Słowo Boże. Panem pasterzem nie brak mi niczego. Panem pasterzem.
Szczęśliwi owi słudzy, których Pan zastanie czuwających, gdy nadejdzie. Zaprawdę powiadam wam, przepaszę się i każę im zasiąść do stołu, a odchodząc będzie im usługiwał. Czy o drugiej, czy o trzeciej straży przyjdzie, szczęśliwi oni, gdy ich tak zastanie. A to rozumiejcie, że gdyby gospodarz wiedział, o której godzinie złodziej ma przyjść, nie pozwoliłby włamać się do swego domu. Wy też bądźcie gotowi, gdyż o godzinie, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie. Oto słowo Pańskie. Proszę usiąść. W owym dniu Pan zastępów przygotuje na tej górze ucztę dla wszystkich ludów. Droga rodzino świętej pamięci zmarłego Jana, siostry i bracia, trudno znaleźć bardziej pocieszający obraz dotyczący przyszłości na uroczystość pogrzebową kogoś, kto całe swoje życie poświęcił organizowaniu i przygotowaniu różnego rodzaju przyjęć. Tym razem jednak tym, który zaprasza na ucztę, nie jest pan Jan Kuderski, właściciel restauracji kawiarni Tatrzańska, ale sam pan zastępów. I tak, siostry i bracia, naznaczona smutkiem i bólem uroczystość pogrzebowa nabiera innego wymiaru. Staje się okazją odkrycia wielkiego planu miłości, jaką Bóg ma względem człowieka, każdego człowieka. Prorok Izajasz, jak to słyszeliśmy w pierwszym czytaniu, przypomina cel naszego życia, który nie ogranicza się tylko do tego skrawka ziemi, który posiadamy przez kilkadziesiąt lat. Nie ogranicza się do spraw, którymi zajęte były przez ten czas nasze serca i umysły. Słowo Boże przypomina z jednej strony, że nie jesteśmy tej ziemskiej rzeczywistości gospodarzami,
ale dzierżawcami, bo wcześniej czy później trzeba ją będzie opuścić i stanąć przed Panem. Jednocześnie dodaję, że wolą Bożą jest, abyśmy po opuszczeniu tego świata mogli znaleźć się w miejscu, które Bóg przygotował dla każdego z nas przed założeniem świata. To miejsce określamy krótko, niebo. W nim na zawsze zostanie pokonana śmierć, na zawsze znikną wszelkie lęki, nie będzie już cierpienia ani łez. I każdy będzie mógł z radością wyznać: oto nasz Bóg, ten, któremuśmy zaufali, że nas wybawi. Oto Pan, w którym złożyliśmy naszą ufność. Cieszmy się i radujmy z Jego zbawienia. Siostry i bracia, ufamy, że ta rzeczywistość domu Ojca, nieba, stała się udziałem naszego brata, świętej pamięci Jana. Tym bardziej, że mimo, że jego życie, mówiąc kolokwialnie, kręciło się wokół restauracji, kawiarni, tatrzańska, to jednak nie zapominał o tej rzeczywistości duchowej. Tak przynajmniej odczytuję tę prośbę kierowaną każdego roku w okresie Bożego Narodzenia, aby przyjść z kolędą, aby podczas wspólnej modlitwy w gronie najbliższych z udziałem pracowników restauracji, kawiarni, całego zaplecza, prosić o błogosławieństwo dla swojej rodziny, dla pracowników i gości. Troszmy się, aby w tych intencjach była również w katedrze odprawiana msza święta, również w intencji tych, którzy już odeszli. Dzisiaj podczas uroczystości pogrzebowej podejmujemy tę praktykę, polecając Jego nieśmiertelną duszę Bożemu Miłosierdziu, prosząc o radość życia wiecznego. Podejmujemy ją w duchu miłości bliźniego, ze świadomością, że przed Panem Bogiem nikt nie jest bez winy. I w momencie odejścia z tego świata może oczekiwać tylko Bożego Miłosierdzia i naszej ufnej modlitwy za Jego duszę. Dlatego też, siostry i bracia, zapraszam, zachęcam, abyśmy w tej modlitwie nie ustawali, bo jest ona potrzebna temu, którego żegnamy, w tym przypadku świętej pamięci Janowi, ale jest ona również potrzebna nam, którzy cały czas jesteśmy w drodze do tego celu ostatecznego. Potrzebna jest nam ta modlitwa po to, abyśmy nie zapomnieli, jaki jest cel naszego życia i co jest w życiu tak naprawdę najważniejsze. Siostry i bracia, pogrzeb to czas modlitwy za zmarłego, którego żegnamy. Ale trudno w takim dniu jak dzisiaj nie pomyśleć też i o swoim życiu. Zachęca nas do tego Pan Jezus w dzisiejszej Ewangelii, napominając: niech będą przepasane wasze biodra i zapalone pochodnie, a wy, podobni do ludzi oczekujących swego Pana, kiedy z uczty weselnej powróci, aby mu zaraz otworzyć, gdy nadejdzie i zakłacze. Jak zachować taką gotowość, taką postawę czuwania, do której zaprasza nas Jezus? Najważniejsze jest żyć w stanie łaski uświęcającej, która, jak mówi katechizm, jest do zbawienia koniecznie potrzebna. Chodzi o to, aby nie pozwolić grzechowi, aby zadomowił się w naszym domu, nie zadomowił się w naszym sercu. I właśnie w tym celu pomaga nam ta żywa relacja z Panem Bogiem, która kształtowana jest poprzez modlitwę osobistą, poprzez przystępowanie do sakramentów, poprzez karmienie się Słowem Bożym, bo to są te wszystkie sposoby na to, aby zachować żywą wiarę, aby nie utracić tej Bożej perspektywy w spojrzeniu
na swoje życie i na to wszystko, co się z nim składa, z niego składa. Bo tylko właśnie ta postawa powoduje, że nasze serce upodabnia się do tego boskiego. W myśl powiedzenia, kto z kim przystaje, takim się staje. I z tym też łączy się wierność swojemu powołaniu, swoim obowiązkom. Wprost na to wskazuje Jezus w dzisiejszej Ewangelii, gdy mówi: szczęśliwi owi słudzy, którzy Pan zastanie czuwających, gdy nadejdzie. Nie chodzi o to, żeby robić rzeczy nadzwyczajne, ale aby być na swoim miejscu, aby być wierny swojemu powołaniu, robić to, co wynika z tego powołania, z powierzonych obowiązków. I na końcu myślę, że ważną taką jeszcze postawą w tym zachowaniu czujności i przygotowania się na przyjście Pana jest postawa wdzięczności Bogu i ludziom. Jak człowiek umie być wdzięczny, jak dostrzega dobro, łaski, którym jest na co dzień obdarowywany, to ciągle na nowo odnawia w swoim sercu wiarę, nadzieję i miłość. Cnoty, bez których trudno, o ile w ogóle można być szczęśliwy na ziemi i znaleźć szczęście w niebie. Dlatego też, siostry i bracia, dzisiaj, gdy Bożemu miłosierdziu polecamy, też w duchu wdzięczności, Duszę Świętej Pamięci Jana Kudelskiego, nie zapominajmy też i o sobie. Módlmy się za siebie nawzajem, abyśmy byli gotowi na ten dzień, który przed każdym z nas jest i który przyjdzie wcześniej czy później. Módlmy się, abyśmy zachowali właśnie taką wrażliwość na Boga, na ludzi, na Boże natchnienie i abyśmy każdy dzień przeżywali tak, jakby był tym ostatnim. Amen. Po ogrążeniu w bólu po śmierci naszego brata Jana przedstawimy Zbawicielowi płynące z głębi serc nasze pokorne prośby. Panie Jezu, umocnij wiarę Twojego Kościoła, w którym przez zbawcze sakramenty oczyszczasz nasze dusze z grzechów i przygotuj je na nas spotkanie z Tobą. Ciebie prosimy. Panie Jezu, oczyść naszego zmarłego brata Jana, strzelbie z nas grzechu i dopuść do dobra nas zbawionych w niebie. Ciebie prosimy. Panie Jezu, zeszlij pokój do serc bliskich naszego zmarłego brata Jana i wlej w nie nadzieję płynącą z wiary w życie wieczne. Ciebie prosimy. Panie Jezu, przyjdź z pomocą termalnie chorym, konającym, ulecz rany zbolałych serc i nagnij ich szczerym pragnieniem spotkania z Tobą. Ciebie prosimy. Panie Jezu, otwórz szeroko bramę miłosierdzia dla naszych bliskich zmarłych, aby mogli zamieszkać w domu Ojca na wieki. Ciebie prosimy. Panie Jezu, przez doświadczenie śmierci osoby bliskiej, pobudź nas do refleksji nad celem naszego życia na ziemi i tchnij nas w tęsknotę za życiem wiecznym. Ciebie prosimy. Zbawicielu wszystkich ludzi, dziękujemy Ci za dzieło naszego odkupienia. Niech jego owoce oczyszczą naszego zmarłego brata Jana z grzechów, aby mógł żyć z Tobą na wieki, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Przynosi
Wszechmogący. Niech Pan przyjmie ofiarę do Twojej na cześć i chwałę swojego imienia, a także na potrzeby nas i całego Kościoła. Wszechmogący Boże, pokornie składamy Ci ofiarę za zbawienie Twojego sługi Jana i błagamy Ciebie, najlepszy Ojcze, aby ten, który pokładał nadzieję w Twoim Synu dobrym Zbawicielu, znalazł z Nim miłosiernego sędziego, który żyje i króluje na wieki wieków. Amen. Pan z Wami. I z Duchem Twoim. Górę serca. Składali dziękczynienie. Tobie miłosierny Ojcze Wszechmogący Boże, Królu wiecznej chwały, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. On jest zbawieniem świata, On jest życiem ludzi, On jest zmartwychwstaniem umarłych. Przez Niego Twój majestat uwielbiają zastępy aniołów, którzy zawsze się radują w Twojej obecności. Prosimy, aby nasze głosy przyłączyły się do nich, razem z nimi wołają. Święty, święty, święty Pan Bóg zastępów, bez niebiosa i ziemia chwały Twojej, osanna na wysokości, błogosławiony, który wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Tajemnica wiary. Chrystus usłuchał, Chrystus zmartwychwstał, Chrystus powróci. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy,
aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Andrzejem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj o Twoim słudze Janie, którego z tego świata wezwałeś do siebie. Spraw, aby ten, który przez chrzest został włączony w śmierć Twojego Syna, miał również udział w Jego zmartwychwstaniu. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieku. Amen. Módlmy się do Ojca Niebieskiego, jak nas nauczył Jezus Chrystus. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w Twoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest Królestwo i potęga i chwała. Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom, pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła. I zgodnie z Twoją wolą napełnij jego pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. Przekażcie sobie znak pokoju. Baranku Boży, który kładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który kładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który kładzisz grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na jego ucztę. Panie, jest tak dobrze, abyś przyszedł do mnie, powiedz tylko słowo, i będzie wzywał na duszę.
Módlmy się. Wszechmogący Boże, Ty odwołałeś z tego świata Twojego sługę Jana. Przez tę ofiarę oczyść go z grzechów i daj mu udział w wiecznej radości zmartwychwstania. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Drodzy bracia i siostry, w oczekiwaniu na dalszą część uroczystości pogrzebowej pozwólcie, że odczytam teraz intencje mszalne, które zostały przez Was zamówione za duszę świętej pamięci Jana. Najpierw intencje, które będą sprawowane w bazylice katedralnej, a są to intencje od żony i dzieci, od wnuków, od Beaty i Sławomira Pomykacz, od Marcina Kurasia z rodziną, od pracowników kawiarni i restauracji Tatrzańska, od pracowników cukierni Kudelski, od pracowników z punktu sprzedaży w Brzesku, od najemców z Brzeska, od byłych pracowników Bogumiły Bahara i Marii Czarnik, od rodziny Mękal, od pracowników cukierni Fantazja Mikado, od Szymona z rodziną, od Beaty i Marcina Krakowskich, od dyrekcji pracowników Centrum Paderewskiego w Komiśnej Dolnej, od Ryszarda Knapika, od rodziny Barnasiu z Dębicy, od Tomasza Starzyka z rodziną, od Tomasza i Doroty Kajmowicz z dziećmi, od Marcina Starzyka z rodziną, od rodziny Gibułów, od zarządu cechu rzemiosł różnych w Tarnowie. Pozostałe msze święte będą sprawowane tutaj w sanktuarium Matki Bożej Szkarderznej, a są to intencje od Marzyny i Mariusza Malec, od Kingi i Romana Drąg, od pani dyrektor i pracowników Biura Wystaw Artystycznych w Tarnowie, od Mariusza Lasyk z rodziną, od rodziny Rękas, od Urszuli Wiśniowskiej, od dzieci i wnuków, od żony oraz od Beaty i Bogdana Steinhoff z rodziną. I jeszcze intencje katedralne od Klaudii Mariusza Kawa, od Kingi Mogilskiej, od Marioli Zydron, od Marioli Zolanowskiej, od Teresy i Marka Tomaszewskich, od Anny Łabno, od Katarzyny i Andrzeja Witek, od Urszuli i Adama i Chorobiec, od Marty Dubanowicz, od Marty i Dariusza Wykup oraz od Elżbiety i Mariusza Bucy. Przez miłość Chrystusa, która wszystko zwycięża. Niech ta nadzieja przenika nasze skupienie i naszą modlitwę. Przybądźcie z nieba na głos naszych modlitw.
Wszechmogący Bóg odrodził Cię z wody i Ducha Świętego na życie wieczne. Niech zatem dopełni dzieła, które rozpoczął nasz święty. Boże Stwórco nieba i ziemi, Ty przez chrzest dałeś nowe życie człowiekowi, który popadł w niewolę śmierci. Ty posłałeś naszego Pana Jezusa Chrystusa, aby zwyciężył potęgę śmierci i zmartwychwstał dla zbawienia wierzących. Ty dajesz udział w Jego zmartwychwstaniu wszystkim, którzy do Niego należą. Tobie polecamy naszego brata Jana i prosimy, abyś go przyjął do błogosławionej społeczności świętych. Przez Chrystusa, Pana naszego. Niech aniołowie za społeczności świętych przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Niech aniołowie zawiodą się do raju, a gdy tam przybędziesz, niech przyjmą się męczennicy i prowadzą cię do krainy życia wiecznego. Góry anielskie, niechaj Cię otchłani, ogarnął mnie strach i udręka, ale wezwałem imienia Pana. Panie, ratuj moje życie, krainie życia będę widział Boga. Pan jest łaskawy i sprawiedliwy, nasz jest miłosierny. Pan strzeże ludzi prostego serca. Byłem w niedoli, a On mnie wybawił. Krainie życia będę widział Boga. Wróć duszo moja do swego spokoju, bo Pan dobroci wyświadczył. Uchroni będę chodził w obecności Pana w krainie żyjących. W krainie życia będę widział Boga. Dobry Jezu, a nasz Panie, daj mu wieczne spoczywanie. Dobry Jezu, a nasz Panie, daj mu wieczne. Yeah.
każdy człowiek jest kłamcą. W krainie życia będę widział Boga. Twoim sługą, tym sługą, synem Twojej służebnicy. Tyś rozerwał moje kajdany, Tobie złożę ofiarę pochwalną i wezwę imienia Pana. W krainie życia będę widział Boga. Wypełnię me śluby dla Pana przed całym Jego ludem. W dziedzińcach Pańskiego domu, pośrodku Ciebie, Jeruzalem. W krainie życia będę widział Boga. O Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. W krainie życia będę widział Boga. Wypełniając chrześcijański obowiązek pogrzebania ciała ludzkiego, z wiarą błagajmy Boga, dla którego wszystko żyje, aby ciało naszego brata wskrzesił w chwale i powołał go do społeczności świętych. Prośmy o to w cichej modlitwie. Nasz Pan Jezus Chrystus powiedział: ja jestem zmartwychwstanie i życie. Kto wierzy we mnie, nie umrze na wieki. Ożywieni tą wiarą, módlmy się wspólnie do Zbawiciela za naszego brata. Jezu, Ty płakałeś nad śmiercią Łazarza. Pociesz tych, którzy płaczą nad śmiercią Jana. Wysłuchaj nas, Panie. Jezu, Ty wskrzeszałeś zmarłych do życia. Oddasz naszego brata życiem wiecznym. Wysłuchaj nas, Panie. Jezu, Ty obiecałeś zbawienie pokutującym. Prowadź naszego brata do nieba. Wysłuchaj nas, Panie. Jezu, Ty obmyłeś naszego brata wodą chrztu i w sakramencie wierzmowania obdarzyłeś go Duchem Świętym. Prowadź go do grona swoich wybranych. Wysłuchaj nas, Panie. Jezu, Ty posilałeś naszego brata najświętszym ciałem i krwią swoją. Daj mu udział w uczcie Twojego Królestwa. Wysłuchaj nas, Panie. Jezu, Ty widzisz, że cierpimy z powodu śmierci naszego brata. Daj nam pociechę płynącą z wiary i umocnij w nas nadzieję życia wiecznego. Wysłuchaj nas, Panie. Zjednoczeni z wszystkimi wiernymi, którzy nas poprzedzili do wiecznej Ojczyzny,
módlmy się, jak nas nauczył nasz Zbawiciel. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Boże, Ty dajesz ludziom życie i zmartwychwstanie. Wysłuchaj prośby, które my grzeszni z bólem zanosimy za Twojego sługę Jana. Wyzwól go z więzów śmierci i daj mu udział w radościach raju z Twoimi świętymi. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Niech Was błogosławi Bóg Ojciec wszelkiej pociechy, który stworzył człowieka i dał wierzącym nadzieję zmartwychwstania. Amen. Niech Bóg udzieli żyjącym przebaczenia grzechów, a wszystkim zmarłym światła i pokoju. Amen. Niech nam da szczęśliwe życie wieczne z Chrystusem, który prawdziwie zmartwychwstał. Amen. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Niech Bóg da Tobie pić ze źródła wody życia. Prochem jesteś i w proch się obrócisz, ale Pan Cię wskrzesi w dniu ostatecznym. Żyj w pokoju. Złożymy ciało naszego brata Jana w grobie, ponieważ Chrystus zmartwychwstał jako pierwszy z umarłych i odnowi nasze śmiertelne ciała na podobieństwo swojego ciała uwielbionego. Ufamy, że wskrzesi naszego brata, gdy przyjdzie w chwale. Witaj, Królowo, Matko Miłosierdzia, życie słodyczy i nadziejo nasza witaj. Do Ciebie wołamy, wygnańcy synowie Ewy, do Ciebie wzdychamy, jęcząc i płacząc na tym łez padole. Przeto orędowniczko nasza, one miłosierne oczy Twoje na nas zwróć. A Jezusa błogosławiony owoc żywota Twojego, po tym wygnaniu nam okaż. O łaskawa, o litościwa, o słodka Panno Maryjo. Panu Bogu przedstawiliśmy Matki Miłosierdzia. Polecajmy duszę świętej pamięci Jana, duszę zmarłych, którzy spoczywają na tym cmentarzu, wszystkich naszych bliskich zmarłych, gdziekolwiek spoczywają. Módlmy się. Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi. I poczęła Słucha Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Oto ja, służebnica Pańska. Niech mi się stanie według słowa Twojego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. A Słowo stało się ciałem. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi,
teraz i w godzinę śmierci naszego. Módl się za nami, święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się, łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez Jego mękę i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Dobry Jezu, a nasz Panie, daj im wieczne spoczywanie. Dobry Jezu, a nasz Panie, daj im wieczne spoczywanie. Dobry Jezu, a nasz Panie, daj im wieczne spoczywanie. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Amen. Nie chcąc nikomu uchybić, według należnej godności miejsca i znaczenia, zakazane wsparcie w momencie wiadomości o śmierci dla najbliższych, za udział w uroczystości pogrzebu, serdecznie z serca dziękuję wszystkim. W imieniu rodziny, ze względu na istniejącą pandemię w Polsce i na świecie, bardzo proszę o nieskładanie kondolencji. Niech dobry Bóg ma nas wszystkich w opiece w tym trudnym czasie. Dzisiaj żegnałem świętej pamięci Jana Kulewskiego. My, wszyscy ludzie kultury, którzy podobnie jak on cenili dobry smak, gościli artystów, wspierali organizatorów wydarzeń kulturalnych w Tarnowie. Ten czas przeszły, tak dojmuje. To oznacza, że coś się skończyło, że odchodzi nasz stary świat. Jan Kulewski był cenionym człowiekiem, mecenasem kultury miasta Tarnowa, wspaniałomyślnym orędownikiem sztuki bez granic i bez podziałów. Dzięki niemu nasze festiwale zyskiwały lepszą jakość, budowały legendę Tarnowskiej Nagrody Filmowej, Artfestu, Bravo Maestro i wielu innych wydarzeń kulturalnych. Dzięki niemu czuliśmy się w Taczańskiej jak u siebie, my, wszyscy ludzie kultury, tutejsi i przyjezdni. Przez tych kilka pięknych dni w roku restauracja pana Jana była naszym wspólnym domem, a on dyskretnym, cierpliwym i ciepłym gospodarzem. Miał swoje ulubione miejsce w naszym kinie. Personel marzenia mówił: miejsca Kudelskiego. Przychodził często na filmy, najpierw z córką i synem, potem z wnuczką. To był ostatni rząd na parterze. Dwa skrajne miejsca. Taki właśnie był Jan Kudelski. Skromny, nieco w cieniu, a jednocześnie zawsze obecny. I teraz najbardziej nam tego brakuje. Na licznych zdjęciach wiszących w Taczańskiej coraz więcej tych, którzy odeszli. Niestety dołączył do nich on sam, Jan Kudelski. Prawdziwa historia mojego Tarnowa. Żegnaj, panie Janie. Na zawsze pozostaniesz w naszej pamięci. W imieniu wszystkich ludzi kultury składam rodzinie zmarłego serdeczne wyrazy współczucia i żalu. Kochany tato, mówię te słowa w imieniu naszej rodziny. Czuję, że jesteś teraz obok nas. I mam nadzieję, że uśmiechasz się przy tym wszystkim dobrotliwie z góry. Jestem pewien, że na zawsze pozostaniesz w naszych sercach.
I mam nadzieję, że będziesz nas ciągle wspierał mądrą radą, tak jak to robiłeś ze swojego życia. Gdy myślę o chwilach spędzonych z Tobą oraz przykładzie, który nam wszystkim dawałeś, często przypomina mi się Ewangelia o talentach. Byłeś bowiem jak sługa, który mnożył cały czas, a nie zakopywał ich pod ziemię. Swoim życiem uczyłeś nas, jak budować i pomnażać, a nie niszczyć i dzielić. Uczyłeś, jak być dobrym człowiekiem, bez względu na okoliczności, jak pomagać w potrzebie oraz jak obdarzać kredytem zaufania. Dzięki takiej postawie pomnażałeś dobro wokół siebie i zjednywałeś wielu ludzi. Postawiłeś nam bardzo wysoką poprzeczkę, lecz nauczyłeś, jak stawiać czoła wszelkim wyzwaniom. Mówiłeś, by nigdy się nie poddawać i walczyć do końca. Wpoiłeś nam, czym jest honor i praca. Sam prezentowałeś rzadki, już obecnie przedwojenny etos, w którym praca i trud trwa do ostatnich chwil życia. Równocześnie pokazałeś, czym jest hojny gest i filantropia. Jestem dumny, że mogłem mieć takiego ojca. Wierzę głęboko, że jesteś teraz już w znacznie lepszym i piękniejszym miejscu niż ten ziemski padł, gdzie lazur nieba jest bardziej błękitny niż woda Adriatyku, który tak bardzo kochałeś, gdzie słońce świeci mocniej niż na Bałkanach, do których tak bardzo lubiłeś wracać i gdzie panuje większy spokój niż na twoich ukochanych Mazurach. A przede wszystkim, gdzie nie ma zła i lęku, gdzie panuje wyłącznie dobro i miłość. Kochamy Cię, Tato. Czekamy na ponowne spotkanie. Oby w lepszym świecie. Spoczywaj w pokoju. Jasiu, chciałem Cię pożegnać w imieniu licznych przyjaciół, których miałeś na płaszczyźnie zawodowej, towarzyskiej, przy realizacji swoich pasji. I mam z trzech źródeł tego typu słowa pożegnania. Pierwsze to koledzy z okresu szkoły. Drogi Jasiu, wszyscy zebrani na tej smutnej uroczystości świadczą o tym, że zaskarbiłeś sobie w ich sercach ciepły zakątek, a w ich myślach niejedno miłe wspomnienie o spotkaniach z Tobą. A tych spotkań przez te z górą 70 lat było wiele, w różnym czasie i okolicznościach. Sądzę, że przed każdym z nas przesuwają się obrazy z uroczystości w Tatrzańskiej, z różnych boisk piłkarskich, z kortów tenisowych, czy wycieczek po kraju i za granicą. Nieliczni już niestety koledzy z maturalnej klasy 11 B z liceum imienia Brodzińskiego pamiętać Cię będą jako człowieka życzliwego, zrównoważonego, troskliwego i otwartego na pomoc i radę dla rodziny i przyjaciół. Spoczywaj w pokoju. To słowa od kolegów z czasów szkolnych. Chciałem dołączyć słowa z okresu już takiego pełnego, aktywnego życia zawodowego, w którym miałem okazję obserwować i współuczestniczyć. Zaczęło się od momentu odzyskania po okresie zmian politycznych kawiarni Tatrzańska i miałem zaszczyt i przyjemność pomagać przywracaniu pierwotnej świetności tego lokalu. Muszę powiedzieć, że rzadko mi się zdarzało współpracować czy współuczestniczyć przy takich działaniach realizowanych z taką pasją, jak to robił Jasiu, przywracając i doprowadzając lokal do stanu, jakim jest obecnie. Miałem okazję również na tle tego uczestniczyć w jego pasjach. Obserwowałem z jakim zapałem, z jaką pasją właśnie
uczestniczył, realizował swoje życie, zamiłowania sportowe. Przez kilkanaście lat co sobotę potrafił jeździć do Krakowa po to, żeby zagrać na boisku i zawsze we wszystkich sytuacjach charakteryzowało go to emanowanie życzliwością w stosunku do otoczenia. To wydaje mi się, że to jest rzecz warta podkreślenia i to, co zapamiętam na pewno z okresu kontaktów z Jasiem. Mam jeszcze jeden list od Jasia Nowickiego. Tak się złożyło, że zostałem poproszony, żeby właśnie odczytać uczestniczący w tym ostatnim pożegnaniu i skierować słowa, które przygotował. W kąciku tatrzańskiej na ścianie do dziś wisi wiersz, który zadedykowałem tobie. Świadomie piszę do dziś, bo po naszych odejściach następuje wielkie sprzątanie. Stąd nie mam pewności, czy ścianka po nas ocaleje. Ocaleje za to pamięć po tobie, bo po odejściu takich jak ty bywa nieśmiertelna. Do zobaczenia wkrótce, bo ja też z jesieni, kochany. Z tych samych zwiędłych liści i uczucia rezygnacji, którą jak cię znam, przyjmowałeś do końca z męską godnością. Teraz ziemia czeka. Ta, na której kiedyś lubiłeś grać w tenisa, a teraz czeka, żebyś po swoim pracowitym życiu odpoczął. I te słowa kończy specjalnie zadedykowany wiersz. No, trzeba powiedzieć, najwyższa forma uznania, jaką można w życiu towarzyskim komuś ofiarować. Przyjaźń czy miłość, pytasz przyjacielu, która ważniejsza i gdzie przegrać łatwiej? Z miłością w sercu poległo już wielu, wplątanych w nadmiar, jak w pajęczą matnię. Miłość to rzeka, co porywa nęci, przywraca młodość, gdy zechce postarza. Wielbią ją w wierszach, polecają święci, by po latach pojąć, że się tylko rzadko zdarza. Po to, by minąć losem wymazana, po to, by stać się znikającą sługą, na chmurce wspomnień, tak kiedyś kochana, wczoraj była pierwszą, dziś stała się drugą. A taka przyjaźń, mówiąc między nami, przy pożegnaniu nie powtarza zostań. Ona to cisza między słowami. Ona to bliskość, co składa się z rozstań. Podpisał Jan Nowicki.
Dziękujemy jeszcze raz.
Czyli to pszczyk. Ale ja wiem, że